Dzień dobry, z tej strony Jacek. To jest Poznańska. Witam w kolejnej poznańskiej ankiecie. Dzisiaj przepytany Jezu. Przed obiektywem jest. Dzisiaj naszym gościem jest. Okej, słuchajcie, to jest ankieta, wersja 2.0, tak ją nazwaliśmy, czyli format, który znacie i lubicie, przepytujemy naszych gości, jest 7 pytań, tyle że pytania są całkiem nowe, bo to nowy sezon i jedziemy z tym po kolei. Sezon na grypę nawet. Sezon na grypę, nawet sezon na COVID. Słuchaj, pierwsze pytanie jest może trochę sztampowe, ale zawsze warto je zadać. Pierwszy numer rapowy, jaki usłyszałeś, o ile takowy pamiętasz oczywiście. Co to mogło być? Pierwszy numer rapowy w ogóle? Tak, myślę, że tak, o to chodzi. Wiesz co? To mogło być z soundtracku do kosmicznego meczu i to był kawałek Hit 'Em High. I na tym kawałku był Coolio, Method Man, Biril i Busta Rhymes. Znam to. Ja byłem wtedy w przedszkolu, chciałem koniecznie mieć muzykę, kasetę z kosmicznego meczu, bo to był hit wtedy i to, tak, to był pierwszy numer rapowy, który szósty, pewnie siódmy już. Jak świetny, świetny numer swoją drogą i do dzisiaj nie rozumiem, jakim cudem takie chłopy zrobiły muzykę do de facto, no, kreskówki. Bo koszykówka, hip-hop, to wszystko jakoś. Ale kozacki skład, dobrze. Pewno. Teraz pytanie trochę trudniejsze, na rozkminę. Pierwsza kupiona płyta rapowa albo taką, którą dostałeś w życiu ever? Była kaseta i to był ski skład, wspólne zadanie. Zdanie. Zadanie. Tak? Zadanie? Wspólne zadanie to było. To ja nie pamiętam tego. Kurwa, mam nadzieję, że się nie pamiętam. To jest mój osobisty klasyk. Jakby. To ja wspólne mam zadanie. Okej, okay, mam potwierdzenie tutaj. Dobra. Pierwszy koncert, na którym grałeś. Czy pamiętasz, gdzie i kiedy to mogło być? Tak, to było obok Okrąglaka. Tam był klub Brooklyn Bridge. Grałem tam z moim człowiekiem Addiksem. I z nerwów byliśmy tak najebani już przed wejściem na scenę, że co prawda tam nie było jakichś zamotań dykcyjnych, czy coś, by jeszcze adrenalina wjechała, zbić tą wódę trochę, a byliśmy tak najebani, człowieku, ja tego koncertu nie pamiętam. Nie? Bardzo ładnie. Tak było. To jest pytanie takie trochę... No, okej. Okay. Jeden klip do numeru z poprzednich płyt, jaki chciałbyś zrobić z perspektywy dzisiejszej, że wiesz, że fajnie byłoby go zrobić, żeby... Jeszcze raz. Czy nie, w ogóle jakiś stary tak, numer. Tak, na przykład jakiś numer, który klipu nie miał i stwierdza z perspektywy czasu, że kurde, fajnie byłoby, gdyby ten numer miał to wideo jednak po latach. Był taki numer Zmiana na popołudnie. Opowiadał o trudach życia codziennego człowieka, który pracuje w tak zwanym po prostu kołchozie i nie wie, co sobą w życiu zrobić. Ja zawsze miałem w głowie, żeby nagrać do tego klip, który jest po prostu w takim typowym zakładzie pracy, przy jakichś maszynach, w ciuchach roboczych. Walenie młotkiem i jazda na paleciaku, kurwa, czy stanie na taśmie. Kurwa. No, okay. To chyba ten. To jest najbardziej filozoficzne pytanie. Czy młody ty byłby fanem obecnego Smoka? Tak. Pewnie. Byłby psychofanem. Pewnie. Najbardziej w rapie z Poznania lub też Wielkopolski cenię sobie? Cenię. Muszę powiedzieć, ceniłem, bo jestem nie na bieżąco z polskim rapem i z tym, co się teraz dzieje. Dajcie znać w komentarzach! Ale w momencie, kiedy byłem jeszcze na bieżąco, bardzo sobie ceniłem, że dużo produkcji w Poznaniu bitowo-muzycznie wyprzedzało grę. Ja pamiętam wrażenie, że kurwa, jak włączyłem sobie, nie wiem, Drewnianej Małpy Rock, na przykład, ja mówię, przecież te bity mogły być wtedy? Mogły być, kurwa, na jakiś G-Unit u kogoś z mainstreamu amerykańskiego. Pewnie by były troszeczkę jeszcze inaczej zmiksowane, nam budżet i sprzęt wygląda inaczej, ale to jest jedyna różnica, nie? Ja po prostu miałem szczękę w dole i to puszczałem z nami, mówię, że to są, kurwa, Stany zrobione, nie? I dużo takich rzeczy było zawsze u nas w Poznaniu. No i podobało mi się zawsze w Poznaniu to, że my tak naprawdę jesteśmy kolebką G-Funku polskiego. Prawda, Beat Squad był Beat Squad, stare rzeczy z Tamza, tak? Też. Z tym Drewnianym Małpy Rock ciekawostka, będzie u nas na kanale materiał, albo już jest, także sobie sprawdzacie. Akurat rozmawialiśmy o tej płycie z perspektywy tych, to już 15 lat, które minęły, czy nawet 16. Okej, okay, zajebiście. Ostatnie pytanie w ankiecie. Tak jest. Gdybym został prezydentem Poznania, to... I trzy kropki. Co byś zrobił? Może coś zmienił? Może coś zadekretował? To bym się totalnie od razu podał do dymisji, ponieważ kompletnie nie znam się na polityce. Nie mam pojęcia, jak zarządzać rzeczami jakimikolwiek. Wcale nie mam pojęcia, jak zarządzać samym sobą, więc byłbym najgorszym prezydentem w historii tego miasta. Prawaki, słowo na Jaśkowiaka, kurwa, że ja bym był gorszy. To jest koniec ankiety 2.0.